Asiu, Basiu, pozdrawiam ciebie z całego serca. Nie gniewaj się na Wojtka. Wojtek tą Paulinę nie chce. Ciebie nie chce. Nie chce. I ci powiem, nie wiem, co on czego chce. Już. Czy Paulinę, czy ciebie, Asiu, Basiu. Nie przerywaj, cholera jasna. Nie przerywaj. Wiesz, i powiem tobie, Asiu, Basiu. Ale Asia, Basiu, tylko się wydawała sympatyczna, jak z nami rozmawiała przez telefon. Wspaniała jest kobieta. O. I ty szanuję ją. Ale czym ty chcesz ją odrzucić? Dla Pauliny. Może dwie? Bo Paulina ma dziecko już. Dwie? On zrobił dziecko. A. Kto, major? On ma już... Ona nie chciała się ukłuć. Nie, no mają. To ty chcesz iść po prostej linii? Na łatwiznę, na łatwiznę. Na łatwiznę? Co? Od razu... Właśnie. Bo na to wychodzi, że chce być dlatego z Pauliną, bo ona ma dziecko. Tu chce iść na łatwiznę, bo po co się starać, po co zabiegać o to. Jak on zrobił już dziecko? Zrobił? No. Nie. Jakże nie? To zgadywał. O, masz sobie los. No i teraz ma odchowane od razu tego. No i po co w pieluchy się bawić? On nie da się bać, jeździł, tylko jeździł do Pauliny. A. Wydało się teraz mnie. A, no, że jeździł. Czekaj, karton. Przynajmniej do Krakowa to bym w Holandii. Albo ona przyjeżdżała do Krakowa. I zrobił dla niej nieślubne dziecko. Bajstruka, bajstruka. Co? Bajstruka. Nie będę mówić już tak, bo wiesz, nie będę już. Jechać po kobiecie, wiesz, mnie to nie wchodzi, to bajstruczek, ale to się mówi prawda o bezślubne dziecko. Aha. Kurwa, dobra. I teraz jak dowiedzą się przez komputer, to będą te dzieci na tego dzieciaka wołać bezślubne dziecko. Bo u nas na Warmii... Nie, tam może... Kargul. Może z bombasu. Kargul? Aha, możliwe. Bombasu lecą. Ale nie winę. Majera. Obserwują majora. I powiem tobie, że żeby tak tam na Warmii zrobił on, to zrobił. A tak byli u nas też takie artyści, jak major robili, wiesz, dzieci. No od razu jechali. Zawsze ty masz dziecko? Mam jakie, syna. Bezślubne, czemu ślubu nie wziąłeś? Ty. I w szkole podróż, nawet przed szkołą, już nic nie dali dla jego. Wszystkie filmy zawsze oglądam. Podróż do szkoły podstawowej. Chodził. I ty bezślubne dziecko jesteś. Zapytaj się u mamy. Mama, taty nie ma. Ciebie kozioł zrobił. Bocian przyniósł. Piwo czy. Ciebie kozioł zrobił. O, masz sobie los. Tak. Ty, a Krzysiu, a ja mam do ciebie takie jedno pytanie. Czy ty chciałbyś mieć syna, córkę, wnuczka? Przepraszam bardzo, co Bóg da, to będzie dobrze. Nie ma problemu. Aha, czyli jeszcze tego. Jeśli jesteś na tym etapie, że... Ja ci powiem tak, już odpowiedziałem. Co Bóg da, to trzeba hodować. A ty masz co? Syna czy córkę? No ja mam córkę. Bardzo dobrze. A ty chciałbyś mieć... Przepraszam, ale jak chodziłeś swoją kobietę, dziewczyną, jak prosiłeś Boga? Syna czy córkę? Jak ojciec? Czy będzie, to będzie. Nie. Co ojciec prosi u Boga? No ja akurat... Bo ja akurat... Bo ty na pewno katolik jesteś. Tak, ja akurat byłem zdania, co się urodzi, to... Co Bóg da. Ja też mam. To trzeba chować. Teraz na pewno. Tak? No tak. Urodzi się dziewczynka. Dziewczynkę trzeba chować. A pan córkę trzeba chować. Zgadza się? Zgadza się. Syn się urodziłby? Syn też musisz chować. Musisz chować. Zgadza się. Karmić. Tak. A później ślub? Wszystko? Tak jak ci. Musisz wyprawę dać jako ojciec? Pomóc? Ale krzyk. Ale byś nie chciał mieć wnuka, który biega po podwórku? A czemu nie? Po Belwederze. Ewentualnie, to ja się mogę zgłosić na wnuka? O. Ty? Na wnuka? No nie czemu nie? Nie za stary? Co? Nie za stary. Odchowany. Odchowany, no. Wychowany. No, gdzie matka, gdzie ten, a gdzie wnuczka? A Bóg dał, ale Bóg dał, bez matki. Bóg dał, dobra. Bóg dał wnuka. Ja cię znajdę sobie kobiety i zrobię. Tak? Tak. O.
To już poważne. Ale wiesz, że nie wiem. To już będzie poważna sprawa. Nie wiem. Mleko Boże? Tak. Mleczko? No. Ja nie wiem, czy mogę. Co ciebie mam? Tylko przełożony. O, masz sobie, widzisz? A jeszcze ci powiem, już miało być założenie złotego, złotych obrączki. Pierścionkę i złote obrączki. O. I ślub kościelny miał być, i cywilny. O. I, ale i nie doszło. Z tej strony sąsiadka mieszkała, sąsiad był, o, ale ona. O. Ja ci powiem, nagadała, wiesz, bzdura na mnie. A była i z ojcem, i z matką, z bratem. Ona ma tak brat, dwóch braci i siostrę ma. Ona środkowa. Ani starsza, ani młodsza, tak ci powiem, taka... Pośrodku. Pomiędzy. No, jak sobie przypuśćmy, masz, przypuśćmy, trzech braci i dwie siostry. A ty pomiędzy jesteś, zawsze nie? Zawsze ktoś się znajdzie pomiędzy, oczywiście. Ty też jesteś, no. Ona taka była, nie? Pomiędzy, wiesz. Ja na ją nazwałem pomiędzy. Pomiędzy. Ona Krzysię się nazywała, ale ja nie nazywałem Krzysię, tylko pomiędzy. Pomiędzy. Między ustami a brzegiem pucharu. Co? Między ustami a brzegiem pucharu. Zgadza się. Ale nagadałam tu. No, musieli się rozstać. Ja położyłem się rozstać. Powiedziałem. Wierzysz w to, wiesz. Katoliczką jesteś, wiesz, bzdury? Szukaj sobie drugiego. Ja ci nie bronię. Krzysiu. No to pomiędzy. No to ładnie postąpiłeś, no bez abantu, bez tam jakiejś... Nie, przed matką powiedziałem, przed ojcem. Bo ona wyszła się tu na podwórz, tylko tam stała. Pogadaliśmy sobie między sobą. Idzie pan Maja. Ona mówi, a czemu ta sąsiadka tak gada? Ja mówię, zapytaj się jej. Ona jeszcze nie powiedziała, że sąsiadka, tylko że kobieta. Jak się nagadała. A ktoś mnie wpuści? A ja... mówię tak, nie gadę, bo ja już wiem kto. Nie gadę. Daj ci. Wypuść. Nie gadę, bo ja wiem kto to. Ona wie, to moja. A ja nie będę szedł do domu po swoje klucze. No. No. Jo. Jo. Pr. Pr. Jo. A gdzie fura? Pojechała. A gdzie koń? Koń? Stoi. Konia nie ma. Koń jest, bo jest nogami. Okay. No. Żrebak. Żrebak. Nie, tam koń. Ogier czy wałach? Wałach, dobry. Wałach to wałach. Bez tego. No to wałach się nie nadaje. A wałach to ma wycięte pomidory. No. Wałach dobrze ciągnie. No dobrze ciągnie, ale pomidorów nie ma. Pomidorów nie ma. No niestety, no. A że furę ciągnie dobrze, no to mają inne wyjście. A koń nie jest tylko do ciągania. No właśnie. On jest również do... Nie powiem, bo to tego... Brzydko zabrzmi. No brzydko zabrzmi, bo jeszcze ktoś się obrazi, że... Uczucia religijne czyjeś, no. No nie można, panowie, brzydko... Ale mam do ciebie... ten pytanie. O, w końcu jakieś pytanie. Ty naprawdę, ale tak szczerze odpowiedz. Nie zyskujesz gremek? No tak, no. No, a jak miałbym... Bo ja widzę po oczach, że ty kurwa lejesz jak woda. No co ty? Nie, no co ty? Poważnie. Przecież jakiś dowód, kurwa. No przywiezie. No przywiozę, no nie mam, bo akurat z pracy, nie mam przy sobie... Ja chcę się zweryfikować, bo ja jestem Geremka, Bronisława Geremka. To nie żyje. Co? Nie żyje. No, znałeś go. To twoja rodzina? Nie, skąd? Ja nie. Z innych Geremków. A Bronisław Geremek nie żyje. Co? Nie żyje. Nie żyje? On zginął w wypadku. W wypadku zginął? Drogowym, tak. Co? Drogowym. Drogowym. A to zbieżność nazwisk jest po prostu, zbieżność nazwisk. O, widać pan Krzysztof chce spać. Zieba. Słońce, kurczę, napaliło. Się no zieba. Poza tym praca męczy. Oczywiście. Męczy praca. Zaraz nam kosę tobie. Dobrze. Dobrze, panie Krzysztofie, zaraz kosimy trawkę. I ziele. I ziele. Proszę uważać.
No to dla majora trzeba kosić pokrzywy, bo... Żebym nachy suszył. Bo już niemal na czym właśnie nachuszył. Bo to wszystko jest zarośnięte, już nawet do dresów nie może dojść. Do nach. O, nach, nachy zostały w pokrzywach. No i...